Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi o to, co dla Was przygotowaliśmy. W tym tygodniu zaczynamy od festiwalu ekumenicznego w Ustroniu, na który zaprasza Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne, Parafia Ewangelicka oraz Parafie Katolickie. W piątek o godzinie 18 w kościele Jakuba Starszego odbędzie się koncert chóru mieszanego Strzyńca. Z kolei w sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Śląsk. Fani Fiatów 126P z pewnością zostaną usatysfakcjonowani w piątek w Wiśle w ramach prywatki PRL-u o 21:00 na placu Hofa Rajd Maluchów. Sporo atrakcji w ramach prywatki w sobotę i niedzielę. W sobotę w samo południe rajd zabytkowych pojazdów na trasie Wisła-Jabłonków-Wisła. W niedzielę czeka nas najwięcej wydarzeń. Impreza rozpocznie się już od 12:00. Nie zabraknie koncertów i miasteczka PRL-u. Między innymi o godzinie 15:00 rowerowy rajd retro. Wisła oprócz pikniku PRL-u zaprasza również na święto sąsiada, czyli polsko-czeski piknik rodzinny. W ramach tego wydarzenia odbędzie się m.in. turniej tenisa stołowego oraz turniej szachowy. Start godzina 11:00 w Parku Kopczyńskiego. Przenosimy się teraz do Cieszyna, gdzie trwa festiwal wakacyjny Kadry i Dźwięki. W najbliższy piątek niemy film z 1917 roku Bestia. W sobotę znacznie nowsza propozycja z 2017 roku Człowiek z magicznym pudełkiem. Start godzina 21:30. W sobotę nie zabraknie sportowych propozycji. W Kończycach Wielkich połączono otwarcie tamtejszego budynku sportowego z obchodami jubileuszu 70-lecia powstania klubu Błyskawica. Wydarzenie to rozpocznie się od uroczystej mszy świętej o godzinie 13:30 w kościele parafialnym. Po części oficjalnej sporo artystycznych propozycji, a z tych sportowych o godzinie 18:00 mecz piłki nożnej dziennikarze kontra LKS Błyskawica. W Dębowcu w najbliższą niedzielę o godzinie 17:00 przy tężni solankowej wystąpi orkiestra Dęta Cieszynianka. To kolejna propozycja w ramach cyklu Lato w Dębowcu. Ciekawie, przenosząc się w czasie, będzie można spędzić niedzielę na Czantori. Rozbije się tam obóz rycerski. Z atrakcji można korzystać w godzinach od 11:00 do 16:00. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.